Powiedzieć, że ostatni rok akademicki był nietypowy, to nic nie powiedzieć. Analogowy świat niemal się zatrzymał, za to ten cyfrowy rozpędził się na dobre. A uczelnia nie zwolniła obrotów. To kilkadziesiąt stron faktów, które warto by zawrzeć w filmie, a to wskazówka marketingu, ile powinno trwać takie wideo. To zaledwie tyle, co dwie dezynfekcje dłoni. Prawdziwe wyzwanie. Nie umywamy od niego rąk. Pewnie film potrwa dłużej, ale od tej chwili wycinamy z niego wszystko, co zbędne. W 2019 roku w SIS ponownie znalazła się w czołówce polskich uczelni niepublicznych najchętniej wybieranych przez kandydatów, a blisko 90% studentów jest zadowolonych ze studiów. Uczelnia po raz kolejny zajęła wysoką pozycję w miarodajnym europejskim rankingu U-Multirank, otrzymała certyfikat Uczelnia Liderów oraz akademickiego Oscara między innymi za współpracę z biznesem, jakość studiów i silny potencjał naukowy. Wzmocniły go kolejne akademickie awanse oraz prestiżowe zagraniczne stypendia dla najlepszych naukowców. Pracownicy w SIS realizowali projekty m.in. w programie Dialog, znaleźli się także w wąskim gronie akademików wyróżnionych przez ministerstwo za prowadzenie innowacyjnych badań. Cieszą również kolejne powołania na funkcje eksperckie w instytucjach naukowych oraz wspierających rozwój inicjatyw gospodarczych. Z kolei Centrum Wdrożeniowo-Usługowe Katedry Kosmetologii weszło w skład nowo powstałej podkarpackiej sieci laboratoriów badawczych i wzorcujących, a partnerem uczelni została Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PLL LOT jako partner strategiczny kierunków lotniczych. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przyznał tytuł doktora honoris causa profesorowi Romanowi Lesykowi, a Uniwersytet Łódzki profesorowi Janowi Woleńskiemu, który otrzymał także honorową nagrodę Kowadła Stowarzyszenia Kuźnica. Pod kierownictwem profesora Woleńskiego w minionym roku akademickim realizowany był projekt opracowania leksykonu polskich logików. Na utrzymanie potencjału badawczego i rozwój naukowy w 2020 roku uczelnia otrzymała ministerialną subwencję w wysokości blisko miliona złotych. Natomiast w pierwszym naborze nowo powstałego samorządowego podkarpackiego Centrum Innowacji finansowanie uzyskały dwa projekty przygotowane przez naukowców z FSIS. Ponadto wraz z Urzędem Marszałkowskim uczelnia buduje podkarpacką platformę wsparcia biznesu, dzięki której kilkaset firm może korzystać z zaawansowanych usług rozwojowych. Współpraca obejmie też projektowanie, wdrażanie i analizę systemów informatycznych i e-usług, które będą wykorzystywane przez samorząd województwa podkarpackiego. W minionym roku akademickim uczelnia pozyskała 13 projektów rozwojowych na kwotę ponad 5 milionów złotych. Rozpoczęto lub kontynuowano 29 projektów na łączną kwotę 35 milionów złotych, z czego aż 15 zostało przeznaczonych na projekty wspierające kształcenie. Były to darmowe studia podyplomowe, w tym MBA, otwarte kursy e-learningowe, międzynarodowe partnerstwa badawcze, nowe kierunki i specjalności. Powstała również platforma z grami decyzyjnymi. W ramach projektu NCBIR Kadry dla Regionu uczelnia rozpoczęła kształcenie na kierunku pielęgniarstwo, który wraz z grafiką komputerową otrzymał dodatkowe wsparcie z budżetu województwa podkarpackiego. Dzięki programowi studiów dualnych ponad 100 studentów zyskało możliwość realizacji praktycznej części studiów podczas staży w firmach, za co przewidziane jest wynagrodzenie nie mniejsze niż 14 tysięcy złotych. Umiejętności praktyczne studenci mogli rozwijać także podczas warsztatów z przedsiębiorcami w ramach School of Leaders, projektu wspierającego postawy liderskie wśród wyróżniających się studentów. Zostali oni objęci również tutoringiem, którego techniki wykładowcy w SIS doskonalili na kilku europejskich uczelniach w programie Mistrzowie Dydaktyki. Dzięki dwóm projektom finansowanym z programu Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego NAWA opracowane zostaną nowe ścieżki i metody kształcenia oraz techniki wspierające planowanie karier. Uczelnia powołała do życia Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych pod kierownictwem dr Joanny Świętoniowskiej, która nadzoruje projekt z programu NAWA realizowany we współpracy z ośrodkami z Włoch, Portugalii i Francji. Jego celem jest wypracowanie narzędzi wspomagających rozwój karier studentów. W filmowym cyklu Alumni Stories absolwenci opowiedzieli o swoich karierach i sukcesach zawodowych odnoszonych w firmach i instytucjach w różnych miejscach Europy i świata. Atuty studiowania na wielokulturowej uczelni procentują w ich życiu szerokimi możliwościami na globalnym rynku pracy i pozwalają być liderami w przedsiębiorstwach i w swoich krajach.
Laboratoria dydaktyczne na kilku kierunkach zostały doposażone wieloma nowoczesnymi urządzeniami i oprogramowaniem, dzięki czemu studenci mogą nabywać umiejętności praktyczne, korzystając ze sprzętu, z którym spotkają się w przyszłej pracy. Uczelnia tradycyjnie przygotowała ofertę dla różnych grup wiekowych, dla najmłodszych zajęcia Rzeszowskiej Akademii Inspiracji, dla szkół warsztaty z programów klas patronackich i programista z klasą, a dla starszaków studia w Akademii 50+. Pomimo wyjątkowych, globalnych zdarzeń w ostatnim czasie w SIS jeszcze bardziej otworzył się na świat. Ponad 1500 studentów z przeszło 40 krajów to już 30% społeczności akademickiej. Oferta dydaktyczna uczelni cieszy się coraz większą popularnością w środowisku międzynarodowym, a anglojęzyczne kierunki przyciągają studentów z odległych zakątków świata. Nowością dla studentów Aviation Management jest możliwość uzyskania w trakcie studiów licencji pilota dzięki współpracy z AERES. Po angielsku można też studiować na nowej specjalizacji Cyber Security. Ruch graniczny jest w obie strony. Studenci i pracownicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w 60 uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus. Studenci Aviation Management uczestniczyli w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Lotniczej w Rydze, a w ramach programu Double Degree 10 studentów zdecydowało się na spędzenie roku studiów na uczelniach brytyjskich. Uczelnia oferuje również możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów czołowych firm świata. Za sprawą Joint Program with China 20 studentów z Chin przyjechało do Rzeszowa, w przeciwnym kierunku udali się studenci filologii angielskiej. Efektem nowych porozumień o współpracy zawartych w minionym roku z chińskimi uniwersytetami będą kolejne wymiany studenckie. Nawiązana została również współpraca z uczelniami z Wietnamu, Turcji, Indii, Zimbabwe i kolejnymi brytyjskimi. Wizytówką uczelni i kraju poza jego granicami są obecni i byli studenci. Maria Doszewa została ambasadorką akcji Ready Study Go Poland, inni biorą udział w projekcie Zostań ambasadorem w SIS, absolwenci zagranicznym kapitałem uczelni. Realizowany przez FSIS program promowania mobilności edukacyjnej wśród młodzieży został uznany za najbardziej inspirujący projekt w konkursie Eurodesk Award. Studiujący na uczelni studenci z Indii, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu oraz Zimbabwe dzielili się z licealistami swoimi doświadczeniami z Polski oraz powodami wyboru studiów w tak egzotycznym dla nich kraju. Mobilni są także pracownicy naukowi. Uczestniczyli w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Moskwie, Newport, Kijowie czy Rio de Janeiro. Instytut Badań i Analiz Finansowych rozpoczął współpracę z Uniwersytetem w Dubrowniku i zorganizował International Science Exploration Event o wspieraniu gospodarki przez samorządy. Międzynarodowy charakter miały też konferencje Finansjalizacja i Społeczeństwo oraz seminarium podsumowujące badania w projekcie Cosmetic Valley. W semestrze zimowym odbyła się ponadto kolejna edycja konferencji o społecznej odpowiedzialności administracji publicznej, studencka konferencja Nauka i Pasja, organizowane przez Biuro Karier, największe w regionie targi pracy, akcja UITM Talks Human Rights, kilka wystaw prac studentów, w tym laureatów prestiżowych konkursów artystycznych oraz siódmy finał konkursu FSIS ma talent. Tradycyjnie ogromnym powodzeniem cieszyły się cykle spotkań Wielkie Pytania w Nauce oraz W Labiryncie Świata. O ponowoczesnej miłości dyskutowali profesor Bogdan De Barbaro i dr Jacek Prusak, o seksualności profesor Zbigniew Lew-Starowicz i ojciec Ksawery Knoc, a o polskich szansach i zaniechaniach profesorowie Aleksander Hall, Paweł Kowal, Tadeusz Pomianek oraz ojciec Ludwik Wiśniewski. Cykl wykładów o sztuce relacji wygłosiła dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska, czemu towarzyszyły warsztaty psychologiczne dla studentów. Dodatkową ofertę szkoleń przygotowało Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii. Wydarzeniem szczególnym było kilkudniowe spotkanie grupy naukowców pod przewodnictwem profesora Michała Hellera, którzy w kampusie FSIS w Kielnarowej dyskutowali o matematyce, rozwiązując przy okazji kilka niecierpiących zwłoki równań. Rozmowy o geometrii różniczkowej toczyły się nawet przy posiłkach, a o nierównościach Bella w czasie ciszy nocnej. To wszystko udało się zrobić, zanim na świecie zaczął królować koronawirus. Gdy ogłoszono akademicki lockdown, zaledwie po 2 dniach przerwy na naszej uczelni zajęcia odbywały się online, w trybie synchronicznym i to według normalnego, wcześniejszego planu. Odwołaliśmy głównie zdalne warsztaty masażu, ale i nad tym pracujemy. FSIS od lat używa nowoczesnej platformy Blackboard, więc zarówno kadra, jak i studenci byli z marszu gotowi do e-learningu. W trybie zdalnym nieprzerwanie działały koła naukowe, dzięki czemu studenci mogli brać udział w projektach badawczych, uczestniczyć w konferencjach online oraz przygotowywać artykuły do czasopism naukowych, także o zasięgu międzynarodowym. Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymaliśmy status publiczny w systemie EPUAP.
Opracowaliśmy autorskie systemy multiplatformowej rekrutacji i e-usług, co uprościło procedury i przeniosło obieg dokumentów i obsługę interesantów do internetu. Online zorganizowaliśmy dla przedsiębiorców kilka webinariów na temat możliwości wsparcia firm w czasie pandemii oraz 3 debaty poświęcone wpływowi pandemii na gospodarkę i regionalny rynek pracy. Po sukcesie na YouTubie najpopularniejsze cykle wykładów cieszące się kilkumilionową widownią trafiły również na platformę Spotify. Przez internet odbywały się zajęcia otwarte dla kandydatów na studia, egzaminy dyplomowe, a nawet obrony doktoratów. Aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację studentów z uczelnią, opracowaliśmy specjalną aplikację mobilną Smart Sheets. Pomimo niecodziennych okoliczności przeprowadzono hospitację online oraz ocenę zajęć przez studentów. Dzięki specjalnej aplikacji odbyły się wirtualne wystawy prac studentów grafiki komputerowej, projekt fotograficzny pod tytułem Wirus oraz konkurs plastyczno-literacki Ja w kwarantannie, w którym inspiracją dla studentów były ich przeżycia z czasu epidemii i studiowania online. Do sieci przeniosła się także 12. edycja ogólnopolskiej konferencji Internet Beta, która traktuje o branży marketingowej i internecie. To był ogromny wysiłek wielu osób, także studentów. Dzięki wieloletnim inwestycjom w innowacyjne rozwiązania oraz wyjątkowej mobilizacji, życzliwości i współpracy całej społeczności akademickiej, w tym historycznym czasie uczelnia była gotowa do działania, sprawna i aktywna. Dlatego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania śmiało i tylko ze względów sanitarnych z opuszczoną przyłbicą rusza w kolejny jubileuszowy rok akademicki. Słuchajcie, powtórzmy to, bo ja się rozkojarzyłem wspomnieniem wakacji, bo to pachnie jak rakija.